orgia świateł i zębów biele lśnią. Łabadam bam bam. To ostatni już, to ostatni show. Na szczęście do finału, finał czas. Czas pomału żegnać was. Cud się zdarza 10 razy, nie raz. Łabadam bam bam. Koniec pani grzesnów, obraź się ktoś. Łabadam bam bam. Klepek za nich wywoła furię i złość. Koszmarno. W każdej sprawie umiar znaj. Tryska łez, bak czy seraj. Tym mówimy wam dziś, kochani, bye bye. Wzruszenia chwila szczera, głos odbiera, brzmi finalny śpiew. Pośród siaren nie ma plew. To finał przez największe F. F. Tchący niby listki, osik, odchodzimy w cień. Oraz choćby i Janosik, czar sobockich pień. 10 razy miał galus, azyl w TV. Łabadam bam bam. Dziś ma finał, by show wspominać i szał. Niestety trwa finału finał, ach. Przed przyszłością rośnie strach. Rum, że każdy jakiś lepszy ma fach. Chwila szczera, głos odbiera, brzmi finalny śpiew. Pośród ziaren nie ma plew. To finał przez największe F. G. Tchący niby listki, osik, odchodzimy w cień. Oraz choćby i Janosik, czar sopockich pień. 10 razy miał galus, azyl TV. Łabadam bam bam. Dziś ma finał, by show wspominać i szał. Niestety trwa finału finał, ach. Przed przyszłością rośnie strach. Rób, że każdy jakiś lepszy ma fach. A teraz jak kto czuje? A teraz równo. Rób, że każdy jakiś lepszy ma fach. Uj! Oglądali państwo kabaret Gallux Show. Za chwilę dalszy ciąg programu. Thank you.
Dobry. Przysłali kosz zamówiony dla słynnej rewi Galux. Show. Ty tutaj? Show. Tak, tutaj, tutaj. To jakoś przeniosłem. Panie Janku. Tak? Ilu nas jest? Proszę. Ilu nas jest? Aha, pan Wojtek, ja. Pan, dobrze. Tak. Podliczyłem wszystko, żeby tylko nikt nie przyszedł, to będzie dobrze. No, podsumowałem. Jakoś przyniosłem. Cicho. Zamknąłem drzwi na klucz. O, dwa razy przekręciłem. Ale wie pan, jeśli jubileusz wszyscy się zlecą, proszę pana, wie pan. Cicho, że tego jubileusz. Jestem Galux Show. Jakoś przyniosłem. Cicho. Ktoś puka. Łazuka chyba. Puścić? No, ale tylko jedna osoba. Tak, jedno. No już, już! Dzień dobry, panie Leczku. Balecik sprowadziłem, całą Warszawę za nimi obleciałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziesięć, panie. Bardzo dobrze jest. Kto tak zamówił balet? Jak to? Pan Janek. Bardzo słusznie, jubileusz bez baletu to jak zupa bez naleśników. Tak, dobrze, co? Tak, tak, panie Leczku. Tak, no, no to ja kosz przyniosłem. No dobra, niech pan postawi ten kosz gdzieś z boku, panie. Jak to? Dla kogo ten kosz? Kto za to będzie płacił, co? No to ja już nie wiem, ja przyniosłem, nie? Kto zamawiał kosz? O, ten wysoki pan. Przyszedł do nas i powiada, kosz zrobić duży, piękny i zanieść go do Galuxu, bo tam jest jubileusz, ostatni występ, tak? Cicho, czego tyle gada, co taki gratliwy, czego zaraz, tyle gada? Zaraz! Ile to kosztuje? Za sam kosz należy się 1500, przeniesienie 500, razem 2500. Kłamie, znowu kłamie! Bezczelnie kłamie! Bezczelnie! O, ktoś puka. Wpuścić? Wpuścić? Nie. Nie. Może wpuścić? Może wpuścić. Może wpuścić. Może wpuścić. Ale tylko jedną osobę. Tylko jedną osobę. Tak jest. Już, już, już! Proszę. Nie, nie, tylko no jedną osobę. No coś podobnego, no. Pół godziny wali. Panie Wojtuszu, panie Janku, mówiłam się z panem, że będę punktualnie i na wieczora. O, panie Janecku, ktoś puka, to odwozie, co? Co? Odwozie. Panie Andrzeju, za drzwiami została druga sisters. Może się to przydać do występu. Ale to jak nie ma żadnego występu, no nic nie ma. Pieniędzy też nie ma. Wpuść. Wpuścić! Co? Jedną wpuścić! Tak? Jak pan śmie mnie wstrzymać tyle czasu za drzwiami? Ja jestem artystką, mam tu występ i jubileusz. Też, Boże, kochany, z kim ja się zadałam. Gdzie jest pan Janek? Proszę panią, proszę panią, za sam kosz należy się 1500. Co? Proszę. Jezu, panie Janek. Proszę bardzo. Boże święty, proszę. Ja, proszę, tu są pieniądze. Proszę. Niech pan bierze ten kosz. Już, już, ja umywam ręce, kochani. Tędy, tędy. Ja umywam ręce. Panie Andrzeju, ktoś puka. Puścić? Puścić. Róbcie to, co ja umywam ręce. Puścić, puścić. Panie Andrzeju. Już, już, chwileczkę. Proszę. Serwus, serwus, byłem punktualnie. Nie, kochany, jedną osobę tylko. Tylko się dobijałem. Przyprowadziłem kolegę, dziennikarza, coś napiszę. Może też zaśpiewać, zatańczyć. Jędrek, jestem, nieźle tańczę. Podobno jubileusz macie. Tak. Oho, moje gratulacje. O, kosz na scenę idzie. Feta na całego. Moje gratulacje. Bankieci też chyba będzie. Bankieci, oczywiście, że będzie, jasna. Tak. Masz pani. Andrzeju! Ja widzę publiczność, cała chmara ludzi. Co pan? No jak to? Co? Kto zaprosił publiczność? Kto? To pan Janek rozsyłał zaproszenia na uroczysty jubileusz. Mam takie zaproszenie. Zapraszamy serdecznie wszystkich ludzi, co nam dobrze życzą na pożegnalny występ naszego show, bo go już nie zobaczycie. Cóż to za potworna składnia, no. Kto to napisał? To pan Janeczek całą noc formułował. No panowie, no co jest? Przecież tam już są ludzie. No panowie mnie wpuścili w maliny. Za występ należy się 1000 złotych. Chwileczkę, chwileczkę. Panie Janku, pan to wszystko wymyślił, nie, prawda? Nie, tak. Nie. Tak. Tak. Nie, nie. To znaczy... Proszę bardzo, proszę, niech pan poprowadzi przedstawienie. Mogę? Dziękuję serdecznie. No to koniec.
Dobry wieczór Państwu, Jan Komuszewski. Cisza. Zaproszenie. Zapraszamy serdecznie wszystkich ludzi, co nam dobrze życzą, na pożegnalny występ naszego show, bo już go nie zobaczycie, co niektórych ucieszy, a niektórych zmartwi. Będzie to występ specjalny, jubileuszowy, w kolorze, po raz pierwszy i ostatni w programie. Liczne atrakcje, niespodzianki, prosimy wszystkich o przybycie i życzliwe brawa. Podpisano Galluk Show. Kochany, potem, po występie, potem, kochany, potem, no. Potem. Udusi mnie pani, kochani, musimy się zmobilizować teraz, wiecie? Trudno, publiczność przyszła, no, musimy, nie możemy jej zawieść. Zaraz, kochani, więc tak, najpierw wyjdę ja, potem balet, prawda? Nie, 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 balet, najpierw balet. To ja potem muszę mieć jakieś antre. Kochani, panie Wojtku, poszukaj coś w telewizorze. W telewizorze? Tak, tak, jak pan znajdzie jakiś ciekawszy kawałek, coś naszych takich najlepszych rzeczy, nie? To niech pan psyknie na mnie i puści mi wtedy. Tak jest, kochani, że nie ma inspicjenta, no. Ja się mogę podjąć. Nie, 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 kochany, pan będzie pilnował tego gniota z kwiatami. Aha. On nas zniszczy finansowo i artystycznie. Kurtyna! Nie wiem. Ale co? No, rower. Rower! Przecież był tutaj rower! Ja przecież nie wyjdę. Ja nie wiem. Przepraszam, pani Krysiu. Ja. Tak, muszę, mogę z tym wyjść, ale przecież z tym nie mogę wyjść, bo przecież ja robię. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Witam Państwa jak zwykle, niezwykle serdecznie z okazji jubileuszu, który przypadł nam dziś w udziale. Chyba nikogo nie zdziwi, że przygotowaliśmy szereg atrakcyjnych niespodzianek, a w zanadrzu mamy największą, którą wyciągniemy na końcu. Nie wziął Pan dziś mojego roweru? A, ma Pan numer, tak? Numer. Bez roweru, ja bez roweru nie wyjdę! Rower Państwa, proszę Państwa. Proszę pana, to jest bardzo marny numer, mój jest dużo lepszy. Ale pójdzie ten i zobaczymy, jaki będzie śmiech. Proszę bardzo, puszczam. To ja umywam ręce. O. Żonusia, żonusia, wybrała się do wód. Mężusia, mężusia, ogródków wabi cud. Wietrzywo, wietrzywo, krew kipi w nimi gra. Wyrusza na piwo, no i etc. Słomiany wdowiec, ile pięknie ma ten stan. Słomiany wdowiec, jak to wesoło pan. Gdy żonka w cichu, cichu, proszę, to mi graj. Na słomiach, na słomie, to życie jest raj. Na słomiach, na słomie, to życie jest raj. Obrączka w kieszonce, więc radość tryska z lic. Małżoncec, małżoncec, nie mówcie proszę nic. Wypiję kufelek, a może nawet dwa. A potem sztycelek, no i etc. Słomiany wdowiec, ile wdzięku ma ten stan. Słomiany wdowiec, ach to wesolutki pan. Gdy żonka w cichu cinku, proszę w to nie graj. Na słowie, ach na słowie, to życie i styraj. Na słowie, ach na słowie, to życie i styraj. Ładna kelnereczka, niesie nam dwa piweczka, ciemne czy jasne, porter bok, ja za nią skok, uprzyjkę smok. Bestyka jest ponętna, to co my ma rączęta, więc wierci się na wiąże mig. Józia, Bruzia, Zuzia, Fruzia, ach to szy. Thank you.
co jest, panie Wojtku, dlaczego pan nie psyka? No 10 minut gadam, balet tańczy w kółko to samo, no. Jadrzejku, jest, jest bardzo dobry numer, Słomiany Wdowiec, bardzo śmieszny, bardzo aktualny. Doskonale, już to zapowiadam. Panie Andrzeju, panie, tylko musi to pan, wie pan, zapowiedzieć z paradą, już wie pan. Już niech pana o to głowa nie boli. Proszę państwa, oto nasz pożegnalny wieczór. Przemijamy. Przemijamy. Będziemy dzisiaj, że tak się wyrażę, przemijać na waszych oczach. Dziś wieczór przeminą wasze drogie oblubienice, siostry Sisters. Przeminie sławny zespół Moja Faja, słynne niegdyś duety, bowiem wszystko płynie, jak mawia nasz przyjaciel, pan Tarei. Tyle informacji. Jeśli chodzi o sprawy artystyczne, nadmieniam, że idziemy tym razem w kolorze. Dla tych z państwa, którzy posiadają kolorowe odbiorniki, wyjaśniam, iż mam na sobie frak lila, zielone skarpetki, błyskotliwe sandałki wieczorówki. W pasie przepasany jestem pasem bordo. Koleżanki z baletu również odpowiednio wymalowane, aby wszystko się kolorystycznie komponowało i aby nasz show przebiegał sprawnie, jak zwykle, bez zakłóceń. Pokażemy państwu najwybitniejsze numery. Kochany, no ja wiem, że nie teraz, ale spróbuj go pan utrzymać. Co za kwiaciarz. Idź pan. Panie Andrzeju, czy ja też idę w kolorze? Nie, pan jest czarno-biały. W kolorze. A więc, jak już chyba mówiłem, przedstawimy państwu nasze najwybitniejsze numery, do których jesteśmy silnie przywiązani. I nie tylko. Prosimy. Napotkała myśliweczka bardzo szwarnego, aha, bardzo szwarnego, aha, bardzo szwarnego. Wesolutko. Ciurala, 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 ciurala. No wie pan, no, chciałem dodać trochę wesołości, no. Panowie, chodźcie wszyscy do telewizora, jak pragnę zdrowia, czegoś podobnego to jeszcze nie widziałam. Takie dwie czarne takie śpiewały, to jest świetny numer. Ten daj, numer dajcie, ten, tylko ten, no, bomba, naprawdę. Niech żyje w dalszym ciągu, pięć w stylu protest songu, przeciwko druciu wód i rzecznych i morskich, wycięty patos szczery w obronie atmosfery, aż będą wszyscy ludzie jak siostra i brat. Bajo bongo, bajo bongo, bajo bongo, o bongo, bajo, bajo bongo, bajo bongo. Płynie dzisiaj pieśń o bajobongo, 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 bongo, baja. Kto ten piękny taniec zna, niech tańczy go jak ja. O bajobongo, o bongo, baja. Bongo la, bongo la, bongo la, la, la. La 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 la. Siostry Sisters! Prawda, że nie do Poznania. Hello, Sisters! Hello. Słuchajcie, ten w środku to no, chyba ja, panie Janku, co pan sądzi? Ten w środku tutaj, nie? Wie ten, ten? No. Wie pan, że to nie jest wykluczone. Po fraku poznam, że to chyba ja. Giełku, dala powietrza, bez morza, bez natury. Tak, zamknięci w ciasnych klatkach wielkomiejskich miast i wsi. Nie, wsi nie. Zaraz, chwileczkę, jeśli zrozumiałem, to lansujecie powrót do natury. Tak. No właściwie to tak. Bo zagrożone jest środowisko naturalne człowieka całe. Tak, zagrożone są lasy i łąki
I ryby pływają brzuchami do góry. Nasz jeden wspólny znajomy kąpał się w Wiśle, to się cały zakrył i orusiał. Tak. O drugiej w nocy szczękają butelkami na mleko i ludzie nie śpią, bo nie mogą. I człowiek w konsekwencji musi jeść glony, a i te są zatrute. Tak. Tak, i najwyższy czas jest teraz się zająć losem człowieka i wyśpiewać całą jego niedolę. I humanizm. No. I tak, w konsekwencji to człowiek będzie musiał wrócić na drzewo, gdzie będzie wisiał za ogon i przyglądał się tylko, jak zniszczył wszystko własnymi rękami, cywilizację i tak, wszystko. Tak, i dlatego w piosence, o której była mowa, bronimy w konsekwencji humanizmu. Tak. Tak, rozumiem. Tak. Mnie to się ta większa podoba. A mnie ta malutka. Mulatka. Nie, nie, ta większa to mulatka, a ta malutka... No dobra, to ja zapowiem, a wy myślcie dalej. Świetny numer, naprawdę świetny numer. Czy parę słów do wywiadu może pani udzielić? Co pani będzie robiła po rozwiązaniu rewii? Siedź pan, siedź pan, siedź pan. No więc ja już będąc małą... No więc ja, niech pan napisze. Tak, tak, słucham. No więc ja byłam spychana na ostatnie miejsce, ale osobiście jestem bardzo z tego zadowolona. Teraz będę grała główne role u Wajdy i Skolimowskiego, a jak nie, to wrócę do gastronomii, gdzie też można wyżyć. Tak, ze mną będzie to samo. Mam grać Otella w Teatrze Wielkim. Będę miał, wie pan, garderobę sam dla siebie. Już kazałem sobie wybić wizytówki. Artysta dramatyczny, specjalność Szekspir. Szekspir. Może być Molière. Molière też. Też. A jak nie, to wrócę do zawodu wyuczonego, prawda? Pan ma zawód wyuczony? Tak, oczywiście, oczywiście. Ja skończyłem technikum budowy silników samolotowych. Z kolegą Turkiem zresztą. Pan wie, że mi rower ukradli? Co pan powie? No właśnie mówię. Ja, proszę państwa, przez 10 programów staraliśmy się państwa bawić, rozśmieszać. Robiliśmy wszystko. Ściągaliśmy sławne zespoły taneczno-muzyczno-wokalno. Podciągaliśmy języki o... Przepraszam, kochany, ale ja się nie rozerwię. Albo wywiady, albo ten gniot. Idź pan. Idź pan, idź pan. W kolorze. Proszę państwa, oto przed państwem słynne duety. Jak już powiedziałem, w kolorze. Laska niebieska. La, 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 la. Ta laska nebeská. Je jak něžné pohlazení, které život štěstí změní. Změní. Ta láska nebeská. Bez ní život šťastný není. Oh no, nemůže být. Bez ní život šťastný není. Jak by mohl jenom být. Stop. To už pan mluvil. Kde? V Paryżu. V jazyku francouzském? Też. Ale najpierw po polsku, potem przetłumaczył na kilka, prawda, języków. I kto tłumaczył? Kolega. Poznał mnie, prawda, z jednym Francuzem. On to wziął na siebie. Pan Przytomy. A ciężko mi było. No, ale... Musiałam harować po nocach, potem rozeszło się to jak woda. Pisze pan coś jeszcze? O, cały czas, proszę pana. Opisuję piękno przyrody, moje własne piękno, takie wrażenia, prawda, dzieciństwa, rozmaite takie inne rzeczy. Ja, proszę pana, między nami mówiąc oczywiście, to ja jestem bardzo zadowolony, że ten zezbat tutaj już kończy. Mówi pan o szole? Tak jest. Teraz będę mógł zająć się poważnym pisaniem. Mam już w głowie tu, prawda, kilka projektów. Jedną piosenkę, którą pamiętałam z dzieciństwa, prawda, inne takie rzeczy. No. Potem się pojeździ za granicę, z dziewczynami, na obozy. Siedź tu, Aizo. Proszę.
Patrz pan, jak ja się w niego wrobiłem. Ja myślałem, że ja miło spędzę wieczór, no. Oj, zaraz. Zgubiłem wątek. Na jakie obozy? No proszę pana, ja zanim zacząłem pływać tu w szole, prawda, to tak. Trenowałem wioślarstwo w damskiej ósemce. Na męsko jestem za delikatny. A co będzie z pisaniem? No, będę pisał, proszę pana, jeszcze rozmaicie do różnych, proszę pana, instytucji będę pisał. Ja mam lekkie pióro, tak o mnie mówią. Siedź tu, Aizo. Proszę? Nie. Patrz pan, jak ja się w niego wrobiłem, no. Myślałem, że ja przyjemnie spędzę wieczór. No więc słucham. Oto przed państwem w niezapomnianym przeboju, z baletem oczywiście, Janko Buszewski. Odejdę od frunę, walizki spakuję i już. Ram ta 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 tam ta ram tam ta ta. Oto ja, cały ja. Nie kupuj mi nic nowego, drogiego, ważnego, bo przecież ty wiesz. Ram ta 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 tam ta ram tam ta ta. Potrwa to dzień lub dwa, dzień lub dwa, dzień lub dwa. Nie dziw, że o mnie w miasteczku złych plotek jest moc. Co mi tam? Oczy mam czarne i włosy mam czarne jak noc. Co mi tam? Cyganek, cyganek, tak mówią już o mnie na mieście. Tram, ta, 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 tam, tam, tram, tam, ta, tam. A ja już nie wiem sam, jak to tam ze mną jest. Z cygankiem, panowie ślubu nie bierzcie. Tram, ta, 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 tam, tam, tram, tam, ta, tam. Na cóż wam taki gest, taki gest, taki gest. Tak chciałbym dziś zatęsknić, pokochać, polubić na wieki na mur. Tram, ta, 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 tam, tam, tram, tam, tam, tam. Oto ja, cały ja. Chciałbym dziś zaśpiewać, zapłakać, zanucić nie w mol, tylko w dur. Ram ta 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 tam tam tram tam ta tam. A już po czterech dniach wzywa mnie wielki świat. Nie dziw, że o mnie w miasteczku złych plotków jest moc. Co mi tam? Oczki mam czarne i włoski mam czarne jak noc. Co mi tam? Cyganek, cyganek, tak mówią już o mnie na mieście. Ram tam 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 tam. A ja już nie wiem sam, jak to tam ze mną jest. Z cygankiem, panowie wy ślubu nie bierzcie. Proszę państwa, panko Buszewski wzruszył się właśnie. Przepraszam. Ale nic, wystąpi jeszcze w tym programie. Wystąpi tak. Jeszcze. Dobrze, chodźcie, kochani, chodźcie. Wystąpi, albowiem dzisiaj jak nigdy chcemy ufetować wszystkich. Oto przed państwem znów słynne bufety. Prosimy. Duety. Proszę państwa, chcemy zaznaczyć, że piosenka, którą śpiewam, jest bardzo piękna, ale też i niemożliwie długa, co też skracamy ją państwu śpiewaniem po kawałku. Chcemy też zaznaczyć, że nie jest śpiewana po polsku i że laska to wcale nie jest laska, jak niektórzy myślą, tylko wprost przeciwnie. A prócz laski polibę ni człowiek nigdy nedocení. Ach, ta láska nebeská. Proszę pana.
pana, proszę pana, ja mam świetny numer. Niech pan to teraz zapowie, a ja się szybciuśko przebiorę na kolor i zagram. A to nie jest, nie jest nudne? Oj, co pan? Przy tym normalnie wszyscy płaczą. Słowo honoru, ja to zresztą wykonywam od dzieciństwa. Jeszcze mi się nigdy nie znudziło. To zresztą jest 100 razy lepsze niż Laska Niebieska. Ona idzie w kół. No dobrze, to niech pani to pokaże. No to już pokażę. O. Когда встретил тебя, трепетно сердце забилось во мне, страстно, безумно тебя полюбя. Весь я горю, как в огне. Сколько счастья, сколько муки ты любовь несешь с собой. Часть свидания, часть разлуки, ты же все собой одно. Мне милые глазки твои, дивный твой стан и твоя красота, вся создана ты для знойной любви, вся ты любовь, вся мечта. Сколько счастья, сколько муки ты, любовь, несешь с тобой. Час свидания, час разлуки, дышит все тобой одно. Резвою птичкой, воздушный, как тень, в вальсе беспечно носишься ты. Мне же на завтра тоска целый день, ночью все те же мечты. Сколько счастья, сколько муки ты, любовь, несешь с тобой. Час свидания, час разлуки, дышит все Dobra, ja to zapowiadam, ale kto pani cyganka zrobi? No to jest głupstwo, bo poproszę kogoś. Panie Bodku, zrobi pan cyganka w kolorze zielonym? Na pewno nie, Mondrela. Chcę, żebym się w kolorze kompromitował. To jest do pani ten numer. No to co? To co będzie, no? Kochani, co ja mam zapowiedzieć? No nie, panie Janeczku, no zrobi mi pan cyganka w kolorze? Ja już go dzisiaj raz robiłem, ale mogę drugi raz zrobić. Proszę pana, mnie niech pan zapowie. My nie, rozumie pan? To jest ekstra numer. Zobaczy pan, jaki będzie śmiech. Dobra. Panie redaktorze. Kochany, więc jest taka sytuacja, że proszę pana, kolega nam zachorował, a mam taki numer. Rozumie pan? Kakao i szynko bułka. Gdzie bułka? Gdzie, szefie? Ja muszę też przetrącić. Siadaj. Chętnie odczepię się od tej jarzyny, żeby tylko na scenę nie wyszedł. A przy okazji wywiadzik. Nie, wywiad już jest, proszę pana. Ja mam ten numer z wywiadem. Zobaczy pan, jak pan... To jest taki numer. A więc, panie Bodku, to wasz ostatni pożegnalny występ. Co dalej?
dalej nic. No, ale czy zespół się rozwiązuje, czy też dalej będziecie kontynuować swoją, że tak się wyrażę, formę? Formę? Też. Ty panko mnie tu zgnietli. Ja się przeżyłem, proszę pana, przekręciłem ze dwa razy. No, czy być może. Tak, proszę pana. Ja już od młodości myślałem o tym, żeby się przerzucić, proszę pana, ze śpiewania na prozę. Na prozę życia, tak? Proszę? A tak, też, wie pan. I nawiązując do tego, własnoręcznie sobie stworzyłem taki sketch pierwszorzędny. Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Mickiewicz, kolega pozwoli, że skorzystam. Żeglarzem, sternikiem. Proszę? Mickiewicz. Wiersz. Wiersz, tak. Też. Nie, ja sam go próbowałem z panem Wojtkiem. Nie, nic podobnego, ja nie znam tego wiersza. Jak to pan nie zna tego wiersza? Razem próbowaliśmy, siedział pan w kawiarni niby gość i nigdy nam się nie udało go zagrać, bo pan mówił, że pan nie chce sztydzy, no i ja bym... Jak to? Ja nigdy z panem nie byłem w kawiarni. No to ja nie mówię, że pan był, tylko pan siedział niby gość i nigdy nam się nie udawało tego zagrać, bo ja wyjmowałem palcami i był śmiech publiczny, zaraz, się zaraz, śmiało. Chwileczkę, kłamie, ale kłamie, przecież nigdy przy mnie niczego nie wyjmował. Kłamie, przysięgam, że... Nie kłamie, panie Janku. Publiczność się śmiała na cały teatr. Było tak czy nie? Faktycznie nie było tak. No? Nie, bo pan Wojtek lubił cytryno i pan nie miał co wyjmować. I tak potem jest. Była straszna awantura, a faktycznie no, sketch był nie najlepszy. To był pierwszorzędny sketch, tylko zawsze mi go wszyscy paskudzili. Proszę zapisać. Ja go mogę zademonstrować, ten sketch, panie redaktorze. Tak? Proszę, no ja uważam, że ten sketch należy zagrać. Ale no, ja też go nie widziałem. To jest koszmarny sketch. To jest pierwszorzędny sketch. Potrzeba jest kilku ludzi. Panie Wojtku, zagra pan, panie Janek, też jest potrzebny, panie Andrzej. A co mam robić? Nic, ja wszystko powiem. Proszę. Ja mogę zagrać, tylko ja nie proszę. Znam tego sketchu. Nie szkodzi, ja panu wszystko powiem. No, tak. Proszę bardzo. Tutaj siedzi pan w kawiarni niby gość. Tak. Ja podchodzę, pan mówi, kelner, proszę o jedną herbatę. No niech pan mówi. Kelner, proszę o jedną herbatę. Tak, teraz ja podchodzę i mówię, albo nie, ja nie podchodzę, tylko pan woła, kelner. Dobra. No. Kelner! Tak, słucham uprzejmie. No niech pan mówi. Co? Proszę o jedną herbatę. Pierwszy raz widzę taki głupi kelner. Kelner prosi gościa o jedną herbatę. Ale czekaj pan, panie Andrzejku, no może się jeszcze akcja rozwinie, nie? No to ja jeszcze raz podchodzę i mówię, słucham uprzejmie. Kelner! Po co pan krzyczy? Ja już tu stoję. No dobra. To jeszcze raz, dobra? Dobra. Kelner! 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 Teraz sam siebie woła, no. Czy to nie jest głupie? No faktycznie, to nie jest najlepsze. No to jeszcze raz od początku. Dobrze. Dobra. Ja niosę herbatę z cytryną. Kelner, proszę jedną herbatę. Tak, proszę jedną herbatę. Więc ja niosę herbatę z cytryną, a pan mówi, ja z cytryną nie prosiłem. Dlaczego? Może być cytryną. Nie może być. Jak nie może być? Jak pan niesie cytryną, niech będzie cytryną. A pan nie lubi cytryną. Kto pan powiedział, że nie lubi? Bardzo lubię cytryną. No to nie ma sketchu. Albo to jest dno, albo ja jestem idiotą. Tak, tak, albo jedno i drugie. Zaraz, chwileczkę, panie Bogdanku, kochany. Daj mu pan z cytryną. Jak on lubi z cytryną, to co? Klient zawsze ma rację, nie? Panie Janku, nie może być cytryną, bo gość mówi, że z cytryną nie chce, ja ją wyjmuję palcami, o tak. No i dobra, no i co dalej, co dalej, co dalej? Śmiech. Gdzie? Publiczność ma się śmiać tu. Panie Bodku, niech się pan na mnie nie gniewa. Ale to nie jest dobry sketch. Ja ten sketch pierwszy raz widziałem i on mi się podobał. On skłania do refleksji i warunkuje codzienne potrzeby naszego życia codziennego. No więc właśnie, panie redaktorze, ale tutaj, w Zalążku, to każde świeże ziarno, o tak, proszę pana, zgniotę i dlatego nie zrobiłem kariery. Dziękujemy panu Bodkowi za wywiad. Przed państwem zespół Moja Faja. Czekolada i chałwa i małpki, takie z pluszu brązowe dla dzieci. Oczywiście jest noc i śpią ptaki, naturalnie księżyc świeci. No i sunie kantyna na kółkach i jest wiosna z gracjami trzema. I kakao i z szynką bułka. Bułka! Bułka! Tylko właśnie, że tego nie ma, tylko właśnie, że tego nie ma, tylko właśnie, że tego nie ma, tylko właśnie, że tego nie ma. Uważaj, Maniek, co się teraz będzie działo. Urojona kantyna, urojona dziewczyna, jeden księżyc jest tylko realny. Aha! Jeden wiatr, bo z południa upalny. Jeden lok, bo zalotny ze złota. Aha! I ten
tęsknota. Czeka paka, czeka paka, czeka i trochę noc. Czeka tiro, czeka tiro, i tęsknota. Czeka paka, czeka paka, czeka i trochę noc. Czeka paka, czeka paka, czeka i tęsknota. Czeka paka, czeka paka, i trochę noc. Jeśli nawet powiedzmy bomba i świat cały zwali się w gruzy, to drobnostka, bo wszystko od nowa będzie kwitnąć, no i ten muzyk się odnajdzie ukryty w organach. W tym ostatnim zburzonym kościele, a na drodze S18 będzie dużo, choć tak niewiele. I z piosenki znów życie powstanie, jak dwa kwiaty, dwa cienie na ścianie. Z kwiatów rzęsy, a potem oczy, żeby lotnik miał czym się zauroczyć, żeby lotnik miał czym się zauroczyć, żeby lotnik miał czym się zauroczyć, żeby lotnik. Urojona kantyna. By kantyna się stała realna, a księżyc nie, a noc opalna. Żeby dzieci szumiały jak trawki i zabawki śpiewały im. Urojona kantyna, urojona dziewczyna, jeden księżyc jest tylko realny. Aha! Jeden wiatr, bo z południa upalny, jeden rok, bo zalotny ze złota. Aha! I tęsknota, i trochę noc, i tęsknota, i trochę noc, i tęsknota. I tęsknota, czeka paka, czeka paka, trochę noc, czeka paka, czeka paka, i tęsknota, czeka paka, czeka paka, czeka paka, czeka paka, papierosy. Ale co pan takie rzeczy opowiada, proszę pana, zawsze tak było, nigdy nie mogłem się doczekać. Upychanie na koniec, proszę pana, upychanie. Ale kto pana upychał? Jak to, kto pan żartuje? Oni wszyscy, proszę pana, ja jestem strasznie wrażliwy, wie pan, coś ktoś powie i ja od razu cały chodzę, no po co mi to wszystko było? No tak, no, no tak, rzeczywiście, jeżeli pan ma jakieś inne możliwości. Możliwości? Niech pan żartuje, niech pan zapyta wszystkich. Ja, proszę pana, tak, rzeźbię, komponuję, bardzo przepraszam, zdajcie, że ja teraz. Nie, wiesz. Jeszcze nie, więc tak jak mówiłem, proszę pana, rzeźbię, komponuję, mogę także spódniczkę uszyć, złote ręce, proszę pana. Przepraszam bardzo, zdaje się, że ja teraz. Nie, jeszcze nie, nie tym razem. Proszę pana, ja nie cierpię artystów, a jak ktoś śpiewa, to bym zabił. Ja z zawodu jestem bankowcem emisyjnym. Wie pan, tu w Galuksie to jestem z przypadku sympatii do pewnej pani, konkretnie te dwie sesterski, wie pan, te dwie garbuski. Napije się pan? Chętnie. Pan pije? No szkoda. Coś panu opowiem. Proszę pana, chciałem zaznaczyć, że mój udział... Przepraszam pana, znów mi wyparował ten gniot. Tak, proszę pana. Hej, chodź tu, chodź tu, chodź pan. Chodź pan, gdzie? Gdzie? Chodź pan, chodź pan. Proszę państwa, i tak oto jeszcze jedno wspomnienie przeminęło z wiadrem. A oto przed nami... Nie było tu tego, no wie pan, tego... Proszę państwa, chciałbym skorzystać z okazji i przedstawić naszego kolegę dziennikarza, który nam dziś towarzyszy i swym szandobylskim piórem utrwala ostatnie chwile naszej rodziny. Też, kochany, nie było tu tego, no wie pan, tego... Chciałbym skorzystać z okazji i przedstawić naszego kolegę dziennikarza, który nam dziś towarzyszy i swym szandobylskim piórem utrwala ostatnie chwile naszej rodziny. Też, kochany, ten z koszem mi wyparował, no co to jest, ja nie mogę cały czas go trzymać za łeb, naprawdę. Proszę państwa, w szandobylskim kolorze. I oto przed nami... Sławne duety. La 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 la, ska nebeska. La la ska nebeska. Pohlazení.
Panie Andrzeju, ktoś puka. Puścić? Wykluczone. Ach, panie Janku, no niech pan wymyśli coś nowego, przecież laska mnie nosem wychodzi. Proszę pana, ja mogę zrobić cyganka. Już pan robił już. Robiłem, ale ja wiem, napytałem bidy, z przyjemnością to odcierpię. Zdaje się, że ktoś puka. Puścić? Nie, kto to puka? A skąd ja mogę wiedzieć? Panie Janku! Pani Basiu, nie może pani teraz wejść, bo jest późno już. No panie Janku, przecież ja mam zaproszenie. Już godzinę tu puka. Każdy ma, ale niestety nie wolno teraz jest, proszę pani. Numer jest mi potrzebny do zapowiedzi, no. Ma pani jakiś numer? No mam, świetny. Jak się tylko to walenie uspokoi, to zaraz pokażę. Cisza za drzwiami! Cisza za drzwiami! Cisza za drzwiami! Gdzie numer? O, tu! Słomiana wdowa, ile dzięki ma ten stan? Słomiana wdowa, to najweselsza z dam. Gdy mężu z ciebie odcinku, proszę, to mi graj. Na słowie, na słowie, to życie jest nie raj. Na słowie, na słowie, to życie jest nie raj. Obrączka w kieszonce, więc radość ryska z lic. Mężowic, orządzec, nie mówcie proszę nic. Wypiję kufelek, a może nawet dwa. A potem sznycelek, no i etc. Słomiana wdowa, i to piękny ma ten stan. Słomiany wdowiec, ach to wesolutki pan. Gdy mężu z dziewo dzięku, proszę to mi daj. Na słowie, ach na słowie, to życie istny raj. Na słowie, na słowie, to życie istny raj. Baby, 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 oh my goodness. Wyjmijmy keler Czesiek, dwa piwka dla nas niesie. Ciemne czy jasne, porter brok, ja za nim skok i wszykę cłok. Bestyjka jest ponętry i do rozmowy chętry, więc wielki się nawiąże mi. Czesio, Grzesio, Maniu, Franio, ach to szyk. Nie, no to już było przecież. Oczywiście, to mój numer. Ależ nic podobnego, to jest mój numer. To ja śpiewałam z długimi włosami. Ta blondynka to ja. Nic podobnego, to ja. Ale nic podobnego, pan ma krótki włos. No to zaraz możemy jeszcze raz puścić i zobaczyć. Nic podobnego, przy mnie nosem wychodzi. Zdaje się, ktoś puka puścić. A niech pan sprawdzi przez łańcuch. Panie Janku. Pani Basia. No nie, no. No proszę panią, no przecież tak nie będziemy robili, no. Proszę panią, tamta pani też wywaliła, przecież to nie jest warte byle co pani widzi. Proszę panią, mnie kazali ten koc dostarczyć cały, a jak nie wziąć odszkodowanie, należy się 2500. Pani Basiu, prosimy do nas. Tak, prosimy do nas. No zaraz, no, no proszę panią, no proszę panią. Ręciutko na scenę, ja zaraz panią zapowiadam. No. Ale jak tak można? Można, pręciutko. Pan zobaczy. Z tyłu ja mam dekolt do pasa, stoję godzinę za drzwiami, jacyś mnie zaczepiają, ręce sobie poodbijałam, tak walę w te drzwi, głos z zimna tracę. Dlaczego ja mam mu dać te 2500? Co, panie Janku, za co mnie taka kara spotyka? Pan mnie tak serdecznie zapraszał, tak. Panie Janku, przecież ja mam zaproszenie w torbie. Pani pokaże. No, ja mam za... Proszę nie, żony boskie, ja zapomniałam w domu, zaraz wracam. Jezus Maria. I oto główna niespodzianka. Przed państwem atrakcja naszego programu Macicza. Hiszpański syn krainy, szereg do dziewczyny, szereg do tymi słowy, znam taniec nowy. Ma w sobie coś szatana i coś z kankana. Oże on nowy prąd, także nawet kretłok pójdzie w kąt. Ten taniec ulubiony, ten skok szmetony, na wszystkie świata strony, grał z Barcelony. Więc dalej z ogniem w oku, tak jak kretłoku, przy ciągłych ruchach zmianie, tak jak kankanie do innych stref. On bawi nas i nęci, i burzy krew, szatańskie budzą z chęci.
odpoczyna. Skłoniona, ukojona i zachwycona. Czerwona to znów rada, pomięcia para. I z panią chwyta wrot, oczy patrzy jej niczym kot jak kot. Bawi nas i nęci i burzy krew, szatańskie budząc chęci. Ten taniec ulubiony, te skoczne tony. A gdzie pani Basia? Poleciała do domu po zaproszenie. Proszę? Poleciała do domu po zaproszenie. Dobra. Panie Jędusiu, może wykorzystając z okazji wywiad ze mną, co? Na scenie akurat Laska Niebieska. Nie, ja mam tremę. Taki wielki człowiek. No co, skalne, przecież pan jest większy. Proszę, niech ma się, niech ma się. Ach, ten świat się zmienia, proszę pana, więc... Przecież niedawno jeszcze ja przeprowadzałem wywiady, a teraz... No cóż, ale trudno się mówi. Proszę pana, wszystko w życiu trzeba umieć, ale wywiady przeprowadzać no, szczególnie. Mogę to panu powiedzieć jako fachowiec. Ja mam coraz większą tremę. Nie wiem, o co zapytać. Bez nerwów, kochany, bez nerwów. Dziennikarz, konferencjer, czy jak nas żartobliwie nazywa społeczeństwo, wyjaśniacz, powinien mówić i pisać rzeczy oczywiste, prawdy ogólnie znane. Po to jesteśmy, prawda, żeby odciążyć publiczność od zbędnego wysiłku, od myślenia. Myślenia. Czy kolega myśli, że ja... No, oczywiście, że ja myślę. Ja muszę myśleć, to jest, że tak się wyrażę, moim zawodem. I to jest pański zawód wyuczony. Właściwie... Ja nie o tym chciałem mówić. Że po rozwiązaniu galuksu, muszę powiedzieć zresztą, że to była udana rewia. Potrzebna, przyjemna. A więc po rozwiązaniu jej postanowiłem zająć się takim moim wynalazkiem, wie pan, który nurtuje mnie od dawna. Można wiedzieć, jeśli to nie tajemnica. No oczywiście. Robię doświadczenia z jeżem jako zwierzęciem futerkowym. Jeż kuje. On się na futerko nie nadaje. Faktycznie, jeż przecież na futerko się nie nadaje. Norka, co inne? Zdaje się, że ja... że to pan Jędrzej ze mną przeprowadza wywiad. Faktycznie, to ja rozmawiam z panem Andrzejem. Jeszcze jedno pytanie. Co się stanie ze słynnymi, prawda, sandałami? Wprowadził pan przecież modę, która swego czasu narobiła tyle hałasu. O, jak mawia Szekspir, czy Molière, nie pamiętam. Tyle hałasu o nic. Proszę pana, ja nie wprowadzałem żadnej mody. Sandałki lubi każdy nowoczesny mężczyzna. No. Ja je tylko zastosowałem, upstrzyłem cekinami, prawda? Puściłem na szersze wody. Szersze la femme. Rozumiem. Niewykluczone. Sandałki. No pójdą do muzeum chyba. Jeszcze jedno pytanie natury osobistej. Czy pan ma dzieci? Nie, córki tylko. Znaczy, chciałby pan mieć syna? Chyba mnie wszystko jedno, byle chłopak był. I jeszcze jedno pytanie. Pański zawód wyuczony. No właśnie, to jest taka śmieszna historia, bo ja się wyuczyłem jako damski krawiec. Ale z powodu głupich komentarzy zrezygnowałem. Czasem jednak tęsknię do zawodu. Co tam na scenie? Nic ciekawego, jakaś laska. Nosem, nosem. Przed państwem nasze cudowne ulubienice, niestety po raz ostatni również, siostry, sister. Hello, sister. Co będziecie robić po rozwiązaniu się Galux Show? No więc w najbliższym czasie będziemy występowały w operze jako Don Pasquale. Dom na skalę. No. Cóż zaśpiewacie publiczności? No nie płacz, głupia, nie płacz. Ludzie patrzą, pomyślą, że ci zależy. Sister, są wzruszone, że muszą już państwa pożegnać. No, panienki, w górę, noski.
Co zaśpiewamy? Pieśń o miłości rodzimy. No i czego ty, głupia, płaczesz? Ten czego przed nim? Zobacz na tego blondyna. Sister, są naprawdę bardzo wzruszone, że muszę już państwa pożegnać. Ale nic podobnego. Muszę tu publicznie powiedzieć, że publiczność nas nie lubiła, miała do nas pretensje, dosłownie o wszystko. Pisywała zgryźliwe listy. No, a czy to nasza wina, że jesteśmy eleganckie, dobrze wychowane, jeździmy po świecie? Mówimy językami, mamy talent. No, a czy to nasza wina, że jesteśmy znane i lubiane? Dlatego tak nas nie lubią i szykanują. Ale skąd publiczność was bardzo lubi? Co zaśpiewacie? To jest taka pieśń, którą śpiewaliśmy w Kanadzie. I wszędzie nas przyjmowały w hotelu i w ogóle. Panienki! Do numeru. W kolorze. Ciebie dusza jak sztuczny ząb, gdy radość cię nie zrusza, strażackich trąb czarnych myśli tłum. Rozjaśni żal ostudzi nowina, że jest ziemia najlepszą matką ludzi. Nowina najlepszą matką ludzi. Kochaj szare, lecz swojskie skowronki, żuczki i bąki, żurawi klucz. Kochaj gniazdo, gdzie rozsiadł się pociek, kochaj strumyk, co z gór dziarsko pociekł. I jak hrabosz majow dumnie bucz, gdzie masz klucze, masz klucz. Kochaj błękit i chmury i słońce, i na słońcu leniwe skowrońce. Kochaj kwiecie na błoniu, co błyszczy. Kochaj siano pachnące i wiatr. Kochaj trawę i wiec, co w niej piszczy. Mowę trawy ojciec znał i dziad. Kochaj siano. Masz już taką macierz, bezcenny skarb, bogactwem swym się naciesz, trosk o wyrzuć garb, ferią jasnych barw. Dzień każdy cię budzi, zrozumiesz, że jest ziemia najlepszą matką ludzi. Zrozumiesz, najlepszą matką ludzi. Kochaj stare, lecz jarę o zimę, prozą i rymem opiewaj je. Kochaj gwiazdy znajome jak siostry, kochaj wrzosy i wrzosy szum prosty. Wrzosnym szumie wspomina dawne dnie, kochaj mnie, gdzie masz klucz. Kochaj szosy i dróżki i drogi, twarda droga i turko twą drogi. Kochaj leśne ostępy i górze, kochaj osy i żądeł i kwiat. Kochaj wierzby i na nich te grusze, które ojciec szczepił twój i dziad. Kochaj Przepraszam, pani nie widziały tego, no, tego gniota z koszem? Mignął mi gdzieś. Aha, siedzi na widowni. Z koszem? Nie, z publicznością. Pani Basia, prawda? Poznał mnie pan. No, taka piękna kobieta, trudno przejść obojętnie. Można wywiadzik? Ależ oczywiście, ale może koleżanka też ma. Nie, ja z koleżanką już rozmawiałam, nic ciekawego. Proszę. Proszę, jaki... inteligentny gniot, jakiego świat nie widział. Święte słowa, proszę panią, święte słowa. Inteligent pracujący, a w buzi jak za przeproszeniem. Cały wieczór mnie szarpie. Proszę panią, ten wysoki pan kazał mi przyjść tu z tym koszem i włożyć go na scenę.
No to ja go chcę włożyć, tylko że mnie jakoś nie powiedział kiedy. Pani myśli, że się pani tu coś od kogoś dowie. Proszę panią, ja chcę go włożyć i iść do domu. Proszę panią, ja od rana nie miałem nic w ustach. Jak rano zjadłem, proszę panią, jedno jajko, to do tego czasu nie miałem nic w ustach. Mówili, że tu podobnie jest kakao i bułka z szynką. Oj, dobrze, noś. Więc jak to jest? Wszyscy państwo robicie, prawda, w kulturze, tak, w rewii, tak, w szole. Tak. I nikt nie jest fachowcem w tej dziedzinie. Każdy ma jakiś inny zawód. I jakie stąd płyną wyniki warunkujące dalszy rozwój? Bynajmniej. W ogóle z tą fachowością to jest duża przesada. Moim zdaniem wszyscy mogą robić wszystko. Pod warunkiem, że będą to robili ze spontaniczności, dużego entuzjazmu i sercu. Najważniejsze, proszę pana, to jest, żeby chcieć. Nieważne, czy jest ktoś artystą, czy inżynierem, czy, prawda, tak jak ja, salową. Wszyscy mogą robić wszystko. Wszyscy są równi i mogą robić wszyściuteńko. Wszyściuteńko. Bardzo, bardzo to ciekawe i co najważniejsze, zgodne z rzeczywistością, z naszym dniem dzisiejszym. I zgodne z naturą, bo natura stworzyła człowieka po to, żeby rodzić. Ano też, ale też, żeby korzystał z dobrodziejstwa techniki i kultury, proszę pana. I dlatego uważam, że nasza rewia była bardzo udana, bardzo. Dziękuję, że też udało mi się odkryć tutaj dziewczynę o tak błyskotliwej inteligencji. A widzi pan, chcieć to móc. I wzajemnie. Dziękuję. Ludzie, numer jest mi potrzebny, numer, no byle co może być. Ja mam numer, ale bardzo dobry, nie wiem, czy się przyda. No dobra, no może być w najgorszym razie bardzo dobry. No, a gdzie go pani ma? W telewizorze mam, na czarno-biało. A, dobra. No to... Dojde hemeroide, že jsi ztracenej. Jsem zaklena, jsem zaklena, takhle zaklena, zaklena. A říkají mi Markéta, Marké, Marké, Markéta. La 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 la. Já holka urozená, mám oči od pláče. Doufám, že už se blíží ten, komu své srdce dám. A tak tedy naposledy vám tu zaspívám. Nie mogę, panie Basieńko, nie mogę. Pan Andrzej by mnie zabił, już i tak tyle bidy napytałem. Ojej, ale już raz mnie pan puścił, panie Jan. Tak jest, raz puściłem, a teraz nie mogę. Cicho. No, kto tam wali? Ja nie mam pojęcia, panie Andrzeju. Wpuścić? Puścić już i tak, że nas się wszystko kończy. Konam ze zmęczenia. Koniak pan ma? A jakże, panie Basieńko, proszę tutaj, proszę uprzejmie. Wszystko przewidziałem, wszystko przygotowałem. O, koniaczek jest, proszę. Tak, i jeszcze jedno. Balet jest mi potrzebny. Jest balet? Jest i koniaczek, no, i balecik, wszystko. Aha, jest. I jeszcze jedno.
4 parasole potrzebne. Nie, 5 parasolów mi jest potrzebne. Bardzo bo proszę. Bo 5 dla pana. Dobrze. No, tak. Krupczałowski. Trzewiński. No. Panie Janku, plecak! Niech pan potrzyma. No, dziękuję. Rany boskie, co pani tu nosi, pani Basiu? Jak to co? No. Przecież ja muszę być przygotowana do występu, a wie pan tu, straszny chaos. Tak. Tak. I znowu nic. Widzi pan? Zawsze tak było. Upychanie na koniec, proszę pana. Jak ja się cieszę, że to już koniec. Coś panu powiem. To wszystko tutaj to takie bagienko, jeden drugiego. Ratunku dla nas nie ma. Nie ma ratunku. Panie Krótrusiu, prędko, już trzeci raz pana zapowiadam. Prędko na scenę. Proszę bardzo, ja jestem gotów. Panie Andrzejku, jest balecik, jest, dziewczynki są. Proszę bardzo. A. Dobry wieczór państwu. Witam państwa serdecznie i z przyjemnością żegnam. Ratunku dla nas nie ma. Aha, śpiewamy. Raz książę czarnobury miał moment, który był tak ponury, aż strach. Całkowity groził mu krach. Już Turek stał na bałach, już krzyczał ałach, a na to hała. Rzekł kneś i zanucił taką pieśń. Ratunku dla nas nie ma, nie ma ratunku, ratunku dla nas nie ma. A mimo wszystko my nie zginiemy, my nie zginiemy, my nie zginiemy. O nie! Raz jeden chłop spod Mławy wracał z zabawy, szukał przeprawy przez staw. Lecz tu nagle co za traw? Lud zarwał się pod koniem, gospodarz tonie, zbliża się koniec, zły los. Chłop do konia nuci w głos. Ratunku dla nas nie ma, nie ma ratunku, ratunku dla nas nie ma. A mimo wszystko my nie zginiemy, my nie zginiemy, my nie zginiemy. Bo nie. Raz błagał pewien człowiek, kto mu odpowie na pytań mrowie, no któż, czy nam źle, czy dobrze jest już? Choć mamy świetną pasę, brzęczącą kasę, ciekawą prasę, lecz wieś razem z miastem nucą pieśń. Ratunku dla nas nie ma, nie ma ratunku, ratunku dla nas nie ma. A mimo wszystko my nie zginiemy, my nie zginiemy, my nie zginiemy. O nie! Raz trzy dziewczęta młode w ładną pogodę swym samochodem wziął pan. Ale niecny zlichnął się plan. Nie schodził niżej setki, piszczą kobietki, wtem trafił prędko go szlak. Panny zanuciły tak. Ratunku dla nas nie ma, nie ma ratunku, ratunku dla nas nie ma. A mimo wszystko my nie zginiemy, my nie zginiemy, my nie zginiemy, bo nie. Przepraszam pana bardzo, ja już do tego zdrowia nie mam najmocniej pana. Przepraszam. Kochany, nie ma za to. Bardzo serdecznie dziękuję. Piękny koszyczek. Nareszcie ktoś się zreflektował. Kto tutaj jest artystą? Kosz nie jest dla pana. Kosz jest na konie. Jak to nie dla mnie koszyczek? Dla mnie jest kosz, proszę pana. Ja chcę ten kosz. Puść pan. Ty nie. Ja chcę ten koszyczek. Pan zostawi ten koszyczek. To nie jest żaden pan. Puść pan. Pan będzie ma ten ja chcę koszyczek. Puść pan, mówię no. Pani Basiu, świetnie, nie mamy pani spadła. Prędko na scenę, prędziutko. Panie Janku, dwa pięciu, tak w sobotę! Panowie, panowie, co wy robicie? Odpowiedź panu tego, proszę, no! Odpowiedź panu! Panie Janku! Tak! Idziemy? Dajcie słowy przypomających 2000 z Wójtowa i Wójta! Panowie, panowie, no 2500, no jak pan, 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 jak pan
przed nami ukochana, nasza dawno niewidziana gwiazda. Proszę. Prosimy bardzo. Pani Basiu, gdzie pani ostatnio bywała w świecie? Jak to gdzie? Stałam godzinę za drzwiami, waliłam, a tu jakby ogłuchli. Gdzie pan Janek? On ma plecak. Aha, rozumiem. Jaką niespodziankę przygotowała pani dla nas? Sama kobieta przed bramą wygląda dwuznacznie. Waliłam, krzyczałam, nie chcieli mnie wpuścić. Och. Gdzie jest pan Janek? Potrzebny mi jest balet. Czterech mężczyzn i pan Janek. Gdzie on jest? Nie wiem. A co nam pani zaśpiewa? A potem poleciałam po zaproszenie, to znowu było zamknięte. Straszny miałam dzisiaj, czarny dzień. Więc tak, po czterech rogach staną panowie. Doskonale. Rany boskie. A gdzie jest parasol? Nie wiem, po co? Pięć parasolów i szósty pan Janek. Gdzie on jest? No nie wiem, proszę pana, wysyłają zaproszenia, a potem stój za drzwiami. No samą kobietę każdy zaczepi. Panie Janku, przyniosłam dzisiaj swój najlepszy numer. Panie Janku! Idę, czego się pani drze, idę, no. Ma pani. Krupczałowski. Przetrzywiński. Przed państwem niespodzianka w kolorze. Niesłychanie mi przyjemnie Trzewiński, Krupczałowski. Pan się chyba śmieje ze mnie, ależ skąd na rany boskie? Trzewiński, Krupczałowski. Krupczałowski, Trzewiński, Krupczałowski. Pan słyszał o tych kolczykach, podobno to balet chiński. Może by tak pod śledzika Krupczałowski, Trzewiński. Krupczałowski, Trzewiński, Krupczałowski. Krupczałowski, Trzewiński, Krupczałowski. Wie pan, co a mnie czasami szmaszma. Rosną panie rude włoski. Atua. W ogóle taniec na wulkanie. Trzewiński, Krupczałowski. Jedna sitwa, jedna sztama. Szmaszma. Ten balicki i wyryński. Atua. Ma pan klucz, zamknięta brama. Krupczałowski, Trzewiński. Który klucz o kluczu potem nie zapłacił pan dorożki? Ja znów strugasz pan idiotę. Trzewiński, Krupczałowski. Trzewiński, Krupczałowski. Oko by mnie wyjął, kretyn. Trzewiński, Krupczałowski. Mnie idiota, sam idiota. Od idioty idiociński. Pełnia panie stąd wymioty. Krupczałowski, Trzewiński. Krupczałowski, Krupczałowski, Trzewiński, Krupczałowski. I tak oto, proszę państwa, zbliżamy się już naprawdę do szczęśliwego końca. Przed nami jeszcze tylko wielki finał. Zaraz, bardzo przepraszam. Gruba pomyłka, duet Laska Nebeska nie skończył jeszcze występu. Musimy skończyć, bo już nie wiadomo, kiedy będzie okazja. Może za parę lat dopiero. A dużo jeszcze macie? Owszem. No, proszę. Dziękuję. Dziewczęta, chodźcie. Bez ni żywot szczęśni neni. You never know.
nemůže nikdy, nikdy být. Stop! Właśnie nie można by skrócić tej laski? Można, można. Proszę bardzo, dla kogo nie? Nie, nie, no. Przyspieszyć. Przyspieszyć? Też można. Poniwemu człowiek nigdy, nigdy mega ceni. I oto finał! Prosimy! Hasła i programy. Przemijamy, 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 przemijamy. Już hostesa podprowadza nas do bramy. Przemijamy, takie same. I na szczycie przemijamy. Przemijali z wami życiem pozostaje kilka nut. Głupie łzy. Rysowane do wieszania na nas psy. Tak jest. Zacicha słowo, czas już chyba w drogę iść. Przemijamy kolorowo, jak strącony wiatrem liść. I minie hatuty zgarną, krając asy w talikar. Nam jak ślepej kurze ziarno, trafiał się jedynie żart. Żart, 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 żart. Cisza. Przemijamy, 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 przemijamy. Po obrazie pozostają puste ramy. Przemijamy, 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 przemijamy. Dobrze, jeśli nie ma wstydu, nie ma plamy. Przemijamy, przemijamy, przemijalnie zwanej życiem. Nie szumimy już jak jodły na górszczycie. Pozostaje miły śmiech, kryptożal. Optymistycznym akcentem przemijamy już nieodwracalnie. Galux Show, Wielka Ewia przechodzi do hierarchii. Naszym przyjaciołom chcemy podziękować za wyraz sympatii, za piękne listy. Naszym wrogom za odwagę i serce do walki z nami. Na pewno chyba się jeszcze kiedyś spotkamy. Kosz, proszę! Przepraszam serdecznie Państwa, na chwilę go z oka spuściłem. Przykro mi, że w tak uroczystym momencie.
nie szkodzi. Dobrze, że w ogóle jest. Proszę państwa, i tak nasza wielka rewia zbliża się do końca. Dobra. Orgia świateł i zębów bielej się. Łabadam-bam-bam. To ostatni show. Na szczęście. Do finału, w finał czas. Czas pomału żegnać was. Cud się zdarza 10 razy, nie raz. Dwa. Łabadam-bam-bam. Koniec pani, że znów obrazi się ktoś. Łabadam-bam-bam. Klepek za nich wywoła furię i złość. Koszmarno. W każdej sprawie umiar znaj. Tryska, łyspak czy seraj. Gdy mówimy wam dziś, kochani, bye bye. Wzruszenia chwila szczera, głos odbiera, brzmi finalny śpiew. Pośród ziarny nie ma plew. To finał przez największe F. F. Drchący niby listki, osik, odchodzimy w cień. O nas choćby i Janosik, czar sobockich pień. 10 razy miał galus, azyl w TV. Łabadam bam bam. Dziś ma finał, by show wspominać i szał. Niestety. Trwa finału, finał, ach. Przed przyszłością rośnie strach. Rumrze każdy jakiś lepszy na fach. Chwila szczera, głos odbiera, brzmi finalny śpiew. Pośród ziarny nie ma plew. To finał przez największe F. G. Drchący niby listki, osik, odchodzimy w cień. Po nas choćby i Janosik, czar sopockich pień. 10 razy miał galus, azyl TV. Łabadam bam bam. Dziś ma finał, by show wspominać i szał. Niestety. Trwa finału, finał, ach. Przed przyszłością rośnie strach. Rumrze każdy jakiś lepszy na fach.